początek zapytam o początek okresu przygotowawczego i Memoriał Mazura, bo to chyba był dla was taki sympatyczny kopniak od kibiców, że ten doping przy zwycięstwach może pomóc być 12 zawodnikiem i poprowadzić do awansu. No tak, no to jest właśnie bardzo dobry przykład, jak wiele kibice mogą pomóc zawodnikom. No ja przyznam szczerze, że przed turniejem myślałem, że to będzie po prostu zwykłe takie bardziej pokazowe kopnięcie, parę razy piłki, wiadomo, gra się o zwycięstwo. Ja osobiście też bardzo lubię grę w futsal, to też byłem zmotywowany na ten turniej, ale wychodząc na te pierwsze mecze, jak kibice ryknęli, to naprawdę przyszły ciarki po plecach i chciało się grać jeszcze z podwójnym zaangażowaniem. Ty, można powiedzieć, że zaprezentowałeś systematykę w rundzie jesiennej, najlepszy w klasyfikacji kanadyjskiej, no i w tych przygotowaniach, jak policzyliśmy, również na czele. No cieszy mnie to bardzo, że ta piłka wpadła do bramki, że udało się jakąś asystę zanotować, ale też te statystyki z okresu przygotowawczego często trzeba brać z przymrużeniem oka. Dla mnie najważniejsze jest to, co będzie w lidze. W sparingach oczywiście ważne jest to, żebyśmy wygrywali, żeby zdobywać bramki, bo to wtedy jest i pewność siebie, ale najważniejsze jest to, żeby teraz, jak wznowimy rozgrywki, żeby teraz ta forma była na najwyższym poziomie. Za rundę jesienną, w sumie za jesień i te dwa mecze wiosenne, zostałeś wyróżniony nagrodami indywidualnymi. To na pewno gdzieś sprawia taką podwójną satysfakcję i chyba motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dokładnie tak. Każde takie wyróżnienie jest dodatkowym bodźcem do pracy. Aczkolwiek uważam, że no, zawodowego piłkarza nie trzeba tak naprawdę niczym dodatkowym motywować. Ja cały czas staram się skupić na tym celu, jaki mamy postawiony przed całym zespołem. Nagrody indywidualne są cenne, ale są na drugim planie. Najważniejszy jest zespół i abyśmy całą drużyną, aby Zagłębie było w tej klasie rozrywkowej wyżej. Trzeba przyznać, że ta współpraca Legii z Zagłębiem rozwija się bardzo dobrze. Wy macie też miejsce do ogrania. No i tutaj też pytanie o kolegę Konrada Budka, który w tym okresie przygotowawczym prezentował się bardzo dobrze i trzeba przyznać, że i chyba dla was i dla klubu jest to taki pozytywny bodziec i pozytywna współpraca, gdyż wam daje możliwość grania, a klubowi duże wzmocnienie. No zgadza się. Tak jak to już założyłem sobie przed przyjściem tutaj, że przychodząc tutaj chcę stać się lepszym zawodnikiem i rozwinąć swoje umiejętności i moim zdaniem wykonałem dobry krok przychodząc tutaj, jest to dobre miejsce dla rozwoju i myślę, że taki samo Konrad Budek, który prezentował bardzo dobrą właśnie formę w sparingach, też udowadnia to, że zawodnicy z rezerw na pewno nie odstają, z rezerw Legii nie odstają poziomem od tych zawodników, którzy są tutaj, a na pewno mogą być też wzmocnieniem. Właśnie szkoda, że Konrad doznał kontuzji, bo prezentował wysoką formę w okresie przygotowawczym i mam nadzieję, że jak najszybciej do nas wróci, żeby nas wzmocnić. Przed nami początek rundy wiosennej, w sumie wiosny. Czy te pierwsze mecze będą kluczowe dla rozpędzenia tego mechanizmu? Bo wiadomo, no, w rundzie wiosennej wiele może się wydarzyć. Tu już nieraz były przewroty w trakcie rundy, że zespoły z 10 miejsca znajdowały się na zielonym polu. No, ale jednak gdzieś chyba dla was mentalnie może być ważny, dobry start. No przydałaby nam się taka dobra pasa od początku, żebyśmy ruszyli, wygrali przykładowo 2-3 mecze i od razu doskoczyli do tej czołówki, bo ta strata naprawdę nie jest duża. Aczkolwiek no ja uważam, że nie ma co patrzeć teraz, żeby już myśleć o jakiejś pasie. Dla nas powinien być najważniejszy ten najbliższy mecz, żebyśmy w Brzesku zagrali to, co potrafimy, to nad czym pracowaliśmy w okresie przygotowawczym, a to, co będzie dalej, to będziemy się później zastanawiać. Tak samo po meczu z Brzeskiem będziemy myśleć o Stargardzie i tak dalej, i tak dalej. Czy myślisz, że ta pozytywna rywalizacja, bo trzeba przyznać, że Łukasz Tumicz też zimy nie przespał, 5 bramek, 1 asysta, z czego bardzo ładna bramka tuż przed podaniem do ciebie, trzeba przyznać, że chyba najładniejsza bramka w tym okresie przygotowawczym z ostrego kąta, będzie was pozytywnie motywować, czy jednak gdzieś odczuwasz, że jest jakaś większa presja, jak to wygląda właśnie między wami? Nie no, rywalizacja jeszcze nikomu nie zaszkodziła. No ja się bardzo cieszę, że jest Łukasz w tym zespole, że razem rywalizujemy. Ja cały czas się uczę od Łukasza, jest mimo wszystko ode mnie 10 lat starszy bodajże i nie traktuję tego, że to jest rywalizacja, żeby to jakaś presja. Nieważne, czy gram ja, czy Łukasz, najważniejsze jest dobro drużyny. Oczywiście wiadomo, że ja indywidualnie chciałbym cały czas się rozwijać, a rozwijać się mogę przede wszystkim poprzez regularną grę. Dlatego ja cały czas ciężko pracuję, żeby trener na mnie stawiał. A jak będzie, to zobaczymy w lidze. No, też nie jest wykluczone, że może kiedyś razem zagramy, bo też ta akcja z Górnikiem na 3-1 to była nasza tak naprawdę dwójkowa akcja. Dlatego no, niewykluczone, że być może kiedyś przyjdzie taki moment w rundzie, że zagramy razem,
Ja też nie patrzę głównie pod kątem rywalizacji, a też z Łukaszem dobrze się dogaduję, jest to bardzo dobry kolega.